Zupełnie nie wiem, od czego zacząć. Nie mam pojęcia, jak powinienem opisać to, czego doświadczam. Jak odpowiednio ubrać to w słowa, żeby nie wyjść na kompletnego świra. Ale muszę spróbować. Muszę zaryzykować. Nawet jeśli część z was jednak uzna mnie za wariata. Szczerze mówiąc, potrzebuję waszej pomocy. Być może ktoś z was o nim słyszał. Może ktoś wie, jak sobie z nim poradzić. Jak się go pozbyć. Błagam, pomóżcie mi. On jest coraz bliżej. To wszystko zaczęło się kilka dni temu. Zbliżała się godzina 21. Leżałem już wygodnie w swoim łóżku i relaksowałem się po ciężkim dniu pracy. Ciepła herbatka, ciastko i dobra książka. Wieczór idealny. Niestety, moją sielankę nagle przerwał dźwięk dzwonka do drzwi mojego mieszkania. Nikt się nie zapowiadał, więc trochę mnie to zdziwiło. Niechętnie wstałem, wskoczyłem w kapcie i podszedłem do drzwi. Kiedy spojrzałem przez wizjer, nikogo nie ujrzałem. Wszystko wskazywało na to, że ktokolwiek przerwał mi czytanie, zdążył się już ulotnić. Dziwne, ale takie sytuacje zdarzały się już wcześniej. Czasami ktoś po prostu pomyli mieszkania. Dzieciaki sąsiadów też mają różne pomysły i lubią robić sobie ze mnie żarty. Mimo to zdecydowałem się otworzyć drzwi i rozejrzeć trochę po klatce. Nawet nie wiecie, jak bardzo żałuję swojej decyzji. Czemu po prostu nie wróciłem do sypialni? Czemu zwyczajnie nie odpuściłem? Klatka była pusta. Za drzwiami nie było żywej duszy. Jednak coś tam na mnie czekało. Mała, papierowa książeczka. Po prostu leżała na mojej wycieraczce. Sugerując się obrazkiem na okładce, założyłem, że jest to jakaś lektura przeznaczona dla dzieci. Kolorowy, przytulny pokoik. Kilka obrazów wiszących na ścianach. Na samym środku pomieszczenia łóżko, na którym siedział mężczyzna. Ubrany był w ciemny, długi płaszcz, zakrywający większą część ciała. Na jego bladej twarzy widniał uśmiech. Zwykły, szczery uśmiech. W prawej dłoni trzymał coś, co swoim wyglądem i kształtem przypominało kość. Żeby było śmieszniej, ta również się uśmiechała. Całość dopełniało czarne tło. Wyglądało to tak komicznie, tak niewinnie. Dałbym sobie rękę uciąć, że autorem tej grafiki był jakiś 5-latek. Był jeszcze tytuł, umieszczony na samym dole. Zjadacz kości. Napisany dość niecodzienną, białą czcionką. Nie pasował do całej reszty. Odstawał. Czemu to nie wzbudziło moich podejrzeń? No czemu? Sam chciałbym to wiedzieć. W normalnych okolicznościach pewnie zacząłbym zastanawiać się nad tym, jak owa książeczka znalazła się na mojej wycieraczce. Kto mógł mi ją podrzucić i dlaczego to zrobił? Ale wyobraźcie sobie, że tak się nie stało. Im dłużej na nią patrzyłem, im bardziej się jej przyglądałem, tym większą miałem ochotę podtrzymać ją w dłoniach. To uczucie, ciężko jest je opisać. Czułem się trochę tak, jakby coś wręcz szeptało mi do ucha. Namawiało mnie, bym ją podniósł, bym ją przeczytał. Jak możecie się domyślić, tak właśnie zrobiłem. Po prostu nie mogłem się oprzeć. Nie potrafiłem. Nie minęło dużo czasu, nim znalazłem się w sypialni. A w moich dłoniach, zamiast powieści Stephena Kinga, trzymałem tajemniczą książeczkę niespodziankę. Dość cieniutka.
pomyślałem, śmiejąc się pod nosem. Nie da się ukryć, że taka właśnie była. Nie zdarzyło mi się jeszcze czytać książki, która miałaby tylko jedną stronę. Czarna kartka, biały tekst, dosłownie kilka linijek zapisanych w formie wierszyka. Tyle, nic więcej. Pozwolę sobie wam go przytoczyć. Czy jest noc, czy jest dzień? Zjadacz kości słyszy cię. Czasem chucha, czasem dmucha, czasem szepcze ci do ucha. Gdy już teraz o nim wiesz, on na pewno zjawi się. Lecz nie przejmuj się, mój bratku, nie nadejdzie po obiadku. Ten cierpliwy jego mość czeka, aż ci chrupnie kość. Gdy w kolanie coś przeskoczy, czy ci w łokciu zaklekocze, zjadacz kości zbudzi się, wnet przybędzie zabrać cię. Będzie bliżej, coraz bliżej, aż ci w końcu szpik wyliże. Pamiętam ten chłód, to uczucie niepokoju, które ogarnęło moje ciało chwilę po tym, jak przeczytałem ostatnie słowo. To nie brzmiało jak wierszyk dla dzieci. To nie mogła być książka dla dzieci. Nie wiem dlaczego, ale zacząłem się bać. Dorosły, 30-letni facet zaczął odczuwać nieuzasadniony, irracjonalny strach po przeczytaniu kilku zdań z jakiejś durnej książeczki. Zjadacz kości, gdy w kolanie coś przeskoczy, coraz bliżej. Treść tego pieprzonego wierszyka ciągle dudniła mi w głowie. Może to dlatego, że trafiał w mój czuły punkt? Nie jest trudno mnie przestraszyć. Mam dość bujną wyobraźnię, a do tego moje stawy grają jak orkiestra. Zrobiłem to, co zrobiłby chyba każdy w podobnej sytuacji. Pozbyłem się tej cholernej książki. Wrzuciłem ją tam, gdzie było jej miejsce. Do śmietnika. To tylko głupia historyjka. Przecież nie jest prawdziwa. Opanuj się, pomyślałem, widząc jak trzęsą mi się ręce. Nawet nie wiecie, jak bardzo się myliłem. Miałem przekonać się o tym jeszcze tego samego wieczora. Stałem akurat w łazience przed lustrem i myłem zęby. W pewnym momencie, w trakcie wykonywania któregoś z kolei okrężnego ruchu dłonią, usłyszałem głośne kliknięcie. Coś przeskoczyło mi w nadgarstku. Zamarłem. Poczułem, jak moje nogi dosłownie się pode mną uginają. Nie dlatego, że coś mnie zabolało, czy zrobiło mi się słabo. O nie. To dlatego, że chwilę po tym, jak coś strzeliło mi w nadgarstku, jak po łazience rozniósł się ten charakterystyczny trzask, przez ułamek sekundy w lustrze dostrzegłem sylwetkę uśmiechniętego mężczyzny o bladej twarzy, ubranego w czarny, długi płaszcz, stojącego kilka kroków za mną. Zjadacz kości zbudzi się. Wnet przybędzie zabrać cię. Czy to mi się przywidziało? Oczywiście, że była to moja pierwsza myśl. Mówiłem wam już, że mam bardzo bujną wyobraźnię. Ale musicie przyznać, taki widok też napędziłby wam stracha. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że tamtej nocy nie udało mi się zmrużyć oka. Bardzo chciałbym wam powiedzieć, że ta sytuacja już nigdy się nie powtórzyła, że już nigdy go nie zobaczyłem i teraz mogę spać spokojnie, ale jest wręcz odwrotnie. Od momentu, kiedy poznałem treść tego przeklętego wierszyka, od chwili, kiedy dowiedziałem się o istnieniu zjadacza kości, on zdaje się mnie nie opuszczać. Pojawia się za każdym razem,
kiedy któryś z moich stawów nagle odmówi posłuszeństwa i niespodziewanie przeskoczy. Gdy tylko usłyszę to chrupnięcie w kolanie, gdy tylko coś strzeli mi w plecach, on już przy mnie jest. Widzę go, ostro i wyraźnie. Czasami stoi gdzieś za mną, dostrzegam go tylko kątem oka. Zdarza się też tak, że pojawia się naprzeciwko mnie. Najstraszniejsze jednak jest to, że z każdym chrupnięciem, z każdym cholernym chrupnięciem on jest coraz bliżej. Zaczynam czuć jego śmierdzący oddech. Zaczynam słyszeć jego szepty. Coraz lepiej widzieć oślizgłe, oślinione usta. Jego zęby, te brudne, psujące się zęby. Im mniejszy dzieli nas dystans, tym ohydniejsza staje się jego aparycja. Ale nie muszę wam mówić już nic więcej. Już niedługo przekonacie się o tym sami. Słyszeliście, poznaliście treść tego wierszyka. To powinno wystarczyć. Każdemu czasami coś strzela w kościach, prawda? Może jeśli przyjdzie do was, to zapomnie o mnie. Boże, tak bardzo bym tego chciał. On jest już tak blisko, że boję się nawet poruszyć. Nie wiem, co się stanie, kiedy w końcu mnie dotknie. Lecz jeśli wierzyć wierszykowi,